Iwona Małkowska z licealnej 3A jest wściekła, bo mimo kilku prób do tej pory nie udało jej się upokorzyć Cezarego Wanata z 3D. Tymczasem Cezary postanowił odegrać się na dziewczynie i zamontował w jej szafce spryskiwacz z farbą. Wiedziałem, że ci dobrze będzie w czerwonym. Tak? Proszę, tobie też! O, kotka pokazuje pazurki! Fajnie! Jezu, fuj, co to jest w ogóle, jak ja wyglądam? No tak jak zawsze. Zabijecie, rozumiesz? Zabijecie! Co się tu dzieje? Iwona miała wypadek, nikt jej nie nauczył, jak się użyła farbek. Proszę zobaczyć, co on mi zrobił, jak ja wyglądam. No dobra, dobra, to ja, ale to ona za mną cały dzień chodzi i poluje na mnie i do tej pory mi nie powiedziała dlaczego. Tak, bo jesteś totalnym kretynem, co zresztą widać. Dosyć, dosyć. Ty idziesz do łazienki i spróbuj się doprowadzić do porządku. A ty idziesz ze mną do dyrektora i natychmiast idziemy! Iwona! Zadowolona z siebie jesteś? Zabij tego gnoja! Ładnie cię urządził! Nie wierzę, żebyś cokolwiek w tym zrobiła! To, co ty uważasz w tej chwili, też mnie nie interesuje. Przecież powiedziałam, że go załatwię, tak? Wiesz, co ci powiem? Jesteś typową pozerką, no jak sobie nie umiesz poradzić z jednym facetem. Kończę zlecenie! Zaraz, co robisz? To, co słyszałaś, kończę z tobą, kończę zlecenie. Działaj sobie, ale na własny rachunek, nie na mój. Nie pyskuj, czekaj. Nie pyskuj. Czy ty wiesz, z kim ty rozmawiasz? Wiem, z puszką się z ciebie śmieje, dziewczyno. Kończę to zlecenie i wynajmę sobie kogoś, kto w końcu poradzi sobie z Cezarem. Jesteś żałosna, wcale się ciebie nie boję, nara. Tak? To wal się! To jeszcze nie koniec. Nie pozwolę, żeby Cezary ze mną wygrał. Jeszcze go załatwię. Nie wiem do końca jak, ale na pewno to zrobię. I nie obchodzi mnie to, że Kaja mi za to nie zapłaci, bo zrobię to za darmo i sprawi mi to ogromną przyjemność.